Kadra dziewcząt Dębickiego Podokręgu zajęła trzecie miejsce na turnieju kadr okręgów i podokręgów dziewcząt U14 w piłce nożnej. Lepsze na boisku okazały się drużyny z Rzeszowa oraz Jarosławia. Zawodniczki rywalizowały na obiektach ośrodka sportowo-rekreacyjnego w pustyni. Dzisiaj mamy cztery drużyny, jest Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Jarosławiu i podokręgi w Stalowej Woli, w Rzeszowie i gospodarze podokręg piłki nożnej w Dębicy. Te podokręgi wystawiły dzisiaj reprezentację w kategorii U14, a więc dziewczyny urodzone w 2009 roku. Są to zawodniczki z okolicznych klubów, które są powołane do kadr poszczególnych podokręgów. Mieliśmy trochę przerwy w związku z pandemią, teraz już w pełnym zakresie turnieje wróciły na swoje miejsce i są organizowane w poszczególnych miastach czy okręgach naszego województwa. Celem tych turniejów jest wyłonienie docelowe reprezentacji województwa, więc tych najlepszych dziewczyn w tej kategorii, które następnie będą reprezentowały województwo podkarpackie już na szczeblu centralnym. Mamy nie tylko u nas, ale na Podkarpaciu, ale w całym kraju mnóstwo akademii piłkarskich, szkółek piłkarskich. To szkolenie poszło na wyższy poziom, dlatego wiemy, że w niedalekiej przyszłości będą tego efekty, nie tylko wśród dziewcząt, ale też i wśród chłopców, gdzie no masę młodzieży wraca do piłki nożnej, trenuje po to, aby poprawiać swoją sprawność fizyczną, ale przede wszystkim tak spędzać czas na zdrowo, na sportowo, a piłka nożna jest tego najlepszym przykładem. Mieliśmy tutaj erę Leszka Pisza, Artura Jędrzejczyka, trochę Paweł Bochniewicz. Teraz wypadało mieć kolejnego reprezentanta na tym najwyższym szczeblu w piłce seniorskiej naszej reprezentacji. No dobrze by było, Dębica zasługuje na to, żeby mieć w kadrze polskiej swoich przedstawicieli. Dziewczyny, kadra Podkarpacia, dziewczęta, 2009 rocznik. No, świetna organizacja turnieju, zresztą miejsce doskonałe. W pustyni ośrodek, można powiedzieć, już ma sławę międzynarodową. Nie jest dziwne, że tutaj przyjeżdżają różne reprezentacje. No i też Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, tutaj podokręg Dębica, pan prezes Wiesław Lada zorganizował turniej dla właśnie dziewcząt, kadry Podkarpacia. Jest Jarosław, jest Rzeszów, jest Dębica. Myślę, że efekty sportowe będą, no i przełoży się to później na dobrą grę w reprezentacji województwa, no a w późniejszym etapie reprezentacji Polski. I będziemy z większą przyjemnością tutaj dzisiaj, a i później patrzeć na te spotkania i na te mecze, niż na ostatni mecz reprezentacji Polski z Belgią. Więc naprawdę bardzo wartościowa impreza, pogoda dopisała. Także myślę, że rzeczywiście same plusy. Bardzo się cieszymy, że takie turnieje są, tak, zarówno tutaj dziewczyny, tak jak dzisiaj w kategorii U14, jak zarówno chłopców, są to Mistrzostwa Podkarpacia. Właśnie te turnieje powodują to, że dużo takich perełek uzyskujemy z mniejszych klubów, które uczestniczą w tych kadrach tutaj podokręgów. Trenerzy, którzy tutaj są, akurat mogą sobie wyselekcjonować dane zawodniczki do danej kadry. No i oczywiście to będzie wzmacnia nie tylko kadrę Podkarpacia, ale przede wszystkim później kadrę Polskiego Związku Piłki Nożnej, tak? Natomiast no, my akurat cyklicznie takie turnieje co roku organizujemy ze względu właśnie na to, żeby te zawodniczki poczuły już taką atmosferę tej kadry, żeby poczuły możliwość gry z lepszymi zawodniczkami, konkurencyjność wśród różnych regionów tutaj Podkarpacia. No i to oczywiście podnosi poziom jakościowy akurat tych dziewczynek, podnosi także poziom kształcenia tutaj trenerów od nas tutaj wśród dziewczynek. No i mam nadzieję, że mówię, taka cykliczna część pozostanie w kolejnych latach, również będziemy takie turnieje organizować i będą one się cieszyć oczywiście tutaj wśród zawodników bardzo dużą renomą. Wybrano najlepszą bramkarkę turnieju kadr okręgów i podokręgów dziewcząt U14. Została nią Izabela Kaługa, reprezentująca podokręg Dębica. Również naszą zawodniczkę Monikę Dziekan okrzyknięto najlepszą strzelczynią.